Szanowni Państwo, otwieram posiedzenie 73. sesji Rady Miejskiej w Więcborku. Witam bardzo serdecznie na dzisiejszej sesji pana wicestarostę Sepoleńskiego Andrzeja Maracha, pana burmistrza Więcborka Waldemara Kuszewskiego, pana zastępcę burmistrza Więcborka Jacka Masztakowskiego, panią skarbnik gminy Alinę Kruk, panią dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Hannę Pugęsek, panią dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku, panią Ludmiłę Piekałkiewicz-Gieruzer, panią dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku Danutę Zawicką. Witam szanownych radnych, witam wszystkich obecnych tutaj na sesji, witam mieszkańców, którzy nas oglądają i witam media na dzisiejszej sesji. Szanowni Państwo, stwierdzam kworum na 14 radnych obecnych, 12 radnych, 2 radnych nieobecnych usprawiedliwionych. Szanowni Państwo, do porządku obrad wprowadzamy dzisiaj zmianę autopoprawką. W punkcie 15 zostanie przyjęta uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska dotycząca metodologii szacowania strat w uprawach rolnych w związku z wystąpieniem suszy. Jest to inicjatywa radnego Andrzeja Wendy, którą my jako radni poparliśmy, dlatego będziemy przyjmowali to stanowisko uchwałą Rady Miejskiej w punkcie 15. Nie będę odczytywała całego porządku obrad, Szanowni Państwo, po prostu punkt 15, ten, który jest w tej chwili wolne wnioski, informacje, będzie miał numer 16, a zakończenie 17. Musimy przegłosować porządek obrad. Czy ktoś wprowadza jakieś jeszcze uwagi do porządku obrad? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania nad porządkiem obrad przedstawionym przeze mnie przed chwilą jako dodatkowy punkt, punkt 15. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem takiego porządku obrad? Bardzo proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję bardzo. Głosowało 12 radnych, za 12, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Szanowni Państwo, w punkcie 4 przyjęcie protokołu z 72. sesji Rady Miejskiej w Więcborku. Protokół został odczytany i podpisany. Czy ktoś wnosi jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z 72. sesji Rady Miejskiej w Więcborku? Bardzo proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Bardzo dziękuję. Głosowało 12 radnych, za 12, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Szanowni Państwo, punkt 5. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Więcborku o działaniach podejmowanych między sesjami. Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Więcborku odbyła się 27 marca, 4 kwietnia wraz z panią przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Beatą Koptą uczestniczyłyśmy w beneficie 10-lecia grupy teatralnej Rym-Cym-Cym działającej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku. Jeszcze raz gratulujemy grupie, świetnie się bawiłyśmy na tym beneficie i życzymy grupie dalszych sukcesów. 10 kwietnia wraz z burmistrzem Więcborka Waldemarem Kuszewskim oraz zastępcą burmistrza Jackiem Masztakowskim złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Orła Białego. Tego dnia przypada 14. rocznica katastrofy smoleńskiej oraz 84. rocznica zbrodni katyńskiej popełnionej przez NKWD na polskich oficerach. 12 kwietnia uczestniczyłam w zebraniu sprawozdawczym Miejsko-Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Grom Więcbork. To zebranie odbyło się na Stadionie Miejskim w Więcborku. 21 kwietnia odbyły się 8 targi ogrodniczo-rolnicze. Wraz z panią radną Brygidą Migawą uczestniczyłyśmy w tym wydarzeniu. I 23 kwietnia w dniu wczorajszym uczestniczyłam w posiedzeniu połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku. Szanowni Państwo, w związku z tym, że spotykamy się tak naprawdę dzisiaj po raz ostatni na tej sesji, chciałabym powiedzieć do wszystkich parę słów. Szanowni radni, szanowni burmistrzowie, pani skarbnik, kierownicy jednostek, panie starosto, drodzy mieszkańcy. Dziś, w dniu zakończenia naszej kadencji Rady Miejskiej w Więcborku w latach 2018-2024,
pragnę złożyć wyrazy podziękowania i refleksji. Nasza praca w Radzie Miejskiej była pełna wyzwań, ale obfitująca również w sukcesy i osiągnięcia. Dziękuję dzisiaj każdej radnej i każdemu radnemu za oddanie, zaangażowanie, wysiłek w służbie naszej społeczności. Wasza praca, wasze decyzje i wasza determinacja miała kluczowe znaczenie dla rozwoju naszego miasta. Jesteśmy świadkami zmian, które dokonały się w mieście i w gminie w ciągu ostatnich lat. Dzięki współpracy i wspólnym wysiłkom udało nam się zrealizować wiele projektów, które przyczyniły się do poprawy jakości życia naszych mieszkańców. Nieustannie stawialiśmy czoła różnym wyzwaniom, ale zawsze działaliśmy z determinacją i zaangażowaniem, mając na względzie dobro naszej społeczności. Nasza praca nie zawsze była łatwa, ale myślę, że zawsze była ważna. Dziękuję również naszym mieszkańcom za zaufanie, wsparcie i zaangażowanie. Wasze opinie i sugestie były dla nas cennym źródłem inspiracji i motywacji. Zbliża się nowa kadencja, a wraz z nią nowe wyzwania i możliwości. Myślę, że wybrana nowa rada będzie kontynuować wraz z panem burmistrzem rozpoczętą pracę w wielu kwestiach z zaangażowaniem i pasją. Myślę, że kończymy tę kadencję z dumą z tego, co udało nam się osiągnąć i z nadzieją na lepszą przyszłość dla naszej gminy. Szanowni Państwo, przygotowałam dla wszystkich radnych takie podziękowania, ale szczególnie chciałabym podziękować dwóm radnym, Stasiowi Piłce i Henrykowi Szwochertowi, ponieważ no, rozstają się z nami, nie będą z nami w przyszłej Radzie. Pozostałe osoby, które zostały wybrane na nową kadencję, spotkamy się 6 maja na pierwszej, 6 maja na pierwszej sesji, ale tym dwóm radnym chciałabym podziękować dzisiaj szczególnie. Oddali tutaj dla naszej gminy naprawdę wiele, wiele lat. Panie burmistrzu, czy mogę pana tutaj na chwileczkę poprosić? I bardzo bym chciała poprosić tutaj Stasia i Henryka, jeżeli mogę prosić. Teraz będę po prostu alfabetycznie, dziękujemy wam bardzo serdecznie, alfabetycznie będę wyczytywała każdego radnego i poproszę o podejście tutaj do mnie. Jan Antczak. Jacek Kabatek.
Beata Kopta. Natasza Ksobiak. Beata Lida. No oczywiście. Mateusz Łański. Brygida Migawa. Andrzej Wenda. I Dorota Wnuk. Może zaproszę na środek również panią radną Annę Łańską. Szanowni Państwo, chciałam ogłosić 10 minut przerwy. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 6. Informacja burmistrza Więcborka o pracach w okresie między sesjami. Bardzo proszę, pan burmistrz. Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Informacja burmistrza dotycząca pracy w okresie między sesjami, czyli od 28 marca do 24 kwietnia 2024 roku. Od 28 marca do 5 kwietnia przebywałem na urlopie wypoczynkowym. 4 kwietnia brałem udział w beneficie 10-lecia Grupy Teatralnej Rym-Cym-Cym. 10 kwietnia wraz z przewodniczącą oraz zastępcą burmistrza złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Orła Białego z okazji 14. rocznicy katastrofy smoleńskiej oraz 84. rocznicy zbrodni katyńskiej. 11 kwietnia uczestniczyłem w spotkaniu z komendantem powiatowym policji, panem Pawłem Zawadą. Spotkanie dotyczyło
podpisania porozumienia dotyczącego udzielenia wsparcia przez gminę Więcbork na zakup psa, jak również rozmawialiśmy o dodatkowym wsparciu z oddziałów prewencji policji na sezon letni dla Więcborka oraz możliwości utworzenia w Więcborku komisariatu policji. 17 kwietnia uczestniczyłem w posiedzeniu społecznej komisji mieszkaniowej w biurze przewodniczącej Rady Miejskiej w Więcborku. 18 kwietnia brałem udział w podsumowaniu i rozstrzygnięciu gminnych eliminacji ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom. Dziękuję organizatorom oraz gratuluję laureatom gminnych eliminacji. To wszystko odbyło się w remizie OSP w Więcborku. Następnie brałem udział w podsumowaniu pierwszego gminnego konkursu ortograficznego uczniów klas trzecich i siódmych w Szkole Podstawowej w Runowie. 20 kwietnia w sobotę brałem udział w koncercie charytatywnym Bianka i Przyjaciele, podczas którego zbierane były środki na zakup notatnika brajlowskiego dla Bianki. Jeszcze raz gratuluję organizatorom oraz dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w tą cenną inicjatywę, przybywając na koncert. 21 kwietnia w niedzielę uczestniczyłem w powiatowych targach ogrodniczo-rolniczych w Sypniewie. Jest to wydarzenie, które co roku ściąga licznie wystawców oraz odwiedzających nie tylko z terenu naszej gminy czy powiatu, ale również z całego regionu. Gmina Więcbork jak co roku współuczestniczy wraz z powiatem, zespołem szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych w Sypniewie w organizacji tego wyjątkowego wydarzenia. 23 kwietnia brałem udział w posiedzeniu połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku w Centrum Aktywności Seniora w Więcborku. Szanowni Państwo, pozwólcie jeszcze, że tak jak co miesiąc chciałbym przedstawić kilka informacji dotyczących postępowań w ramach zamówień publicznych. 11 kwietnia bieżącego roku nastąpiło otwarcie ofert na zadanie dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Leszka Białego i Leszka Czarnego w Więcborku. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Wimar z Koronowa na kwotę 288 772 zł 46 groszy. Kosztorys inwestorski opiewał na 516 tysięcy zł. Inwestycja ta jest współfinansowana z Funduszu Polski Ład na realizację wyżej wymienionego przedsięwzięcia. Otrzymaliśmy dofinansowanie. Rozstrzygnięcie tego postępowania przewidujemy na przyszły tydzień. 16 kwietnia bieżącego roku wyłoniono zwycięzcę w postępowaniu dotyczącym modernizacji oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Więcbork. Tak jak już informowałem miesiąc wcześniej, dotyczy to oświetlenia, którego właścicielem jest gmina Więcbork. Mimo tego, że na postępowanie wpłynęło 8 ofert. Najniższa oferta, pamiętają Państwo, informowałem o tym, wpłynęła na kwotę 123 750 zł. Niestety oferent nie odpowiedział nam na zadane pytania dotyczące tak zwanej rażąco niskiej ceny, dlatego kolejną firmą, z którą rozmawialiśmy i prosiliśmy też o wyjaśnienia dotyczące złożenia oferty, jest firma Vectra Group z siedzibą w miejscowości Leoncin. Jest to oferta, która została złożona na kwotę 217 811 zł i 94 groszy. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana 26 kwietnia. Ta inwestycja również otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Polski Ład. 18 kwietnia bieżącego roku wpłynęły 3 oferty na zadanie ofertowe dotyczące budowy sieci wodociągowej w ulicy Krótkiej we wsi Witunia w gminie Więcbork. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Gospodarki Komunalnej w Więcborku na kwotę 98 999 zł i 99 groszy. Gmina Więcbork według kosztorysu inwestorskiego miała przeznaczone na to zadanie 93 tysiące złotych. Dzisiaj w Wysokiej Radzie zostanie przedłożony projekt zmiany w budżecie zwiększający to zadanie
o kwotę 7 tysięcy złotych, tak ażeby móc rozstrzygnąć to postępowanie, podpisać umowę i zrealizować przedsięwzięcie. 19 kwietnia bieżącego roku zostało ogłoszone postępowanie na zadanie pod nazwą przebudowa placów zabaw w miejscowościach Jastrzębiec i Pęperzyn oraz budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Zgniłka. Termin składania i otwarcia ofert został wyznaczony na 6 maja 2024 roku. Chciałbym tutaj nadmienić, że projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Kwota całego zadania to 161 947 zł i 74 grosze, natomiast dofinansowanie to kwota 101 698 zł. Szanowni Państwo, to jest, jeżeli chodzi o sprawozdanie burmistrza w okresie pracy między sesjami, ja korzystając też z okazji, że jestem przy głosie, chciałbym również wyrazić swoje słowa podziękowania i uznania dla radnych Rady Miejskiej mijającej kadencji. Dziękuję za Wasze zaangażowanie, za Wasze wsłuchiwanie się w głosy naszych mieszkańców. Myślę, że ta mijająca kadencja, możemy bardzo optymistycznie spojrzeć na nią i ja patrzę na nią z wielką dumą, ponieważ zrealizowaliśmy inwestycji za około 90 milionów złotych, z czego około 50 milionów złotych to inwestycje i wydatki związane z poprawą infrastruktury drogowej. To, co mnie przede wszystkim cieszy, to zrealizowane inwestycje to odpowiedź na postulaty zgłaszane przez Państwa jako radnych, jak również postulatów zgłaszanych przez mieszkańców, ale inwestycje, ta kadencja to nie tylko inwestycje, ale również wiele różnych wydarzeń kulturalnych, sportowych, integracyjnych, wiele ważnych i ciekawych spotkań, za które chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim radnym. Chciałbym również wyrazić swoje podziękowania dla wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Więcborku, dyrektorów, kierowników wszystkich placówek, jednostek podległych burmistrzowi, wszystkim pracownikom, bo to my wspólnie realizowaliśmy te przedsięwzięcia, o których przed chwilą wspominałem, za co jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Jestem przekonany, że mamy świetny zespół, stanowimy świetny zespół, który potrafi rozmawiać, współpracować, a przede wszystkim realizować te przedsięwzięcia, które są oczekiwane przez naszych mieszkańców. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie panu burmistrzowi. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie, szanowni państwo, poprosił o zabranie głosu pan starosta Andrzej Marak, więc bardzo proszę o kilka słów. Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, nie, wcześniej mówiłem, że dzisiaj nie, ale jednak tak, bo taki no, uroczysty dzień dzisiaj jest, pięcioletnia kadencja, nigdy 5,5 można powiedzieć, nigdy takiej długiej kadencji w samorządzie nie było. Jest na pewno okazja, żeby wspólnie sobie podziękować za tą współpracę, szczególnie zaczynając od tej loży ostatniej z tyłu, z którymi to panami miałem przyjemność pracować jeszcze w tamtym tysiącleciu, członek zarządu Andrzej Wenda, wtedy kiedy gminy jeszcze miały burmistrza wybieranego przez radę i był zarząd gminy. Teraz burmistrz jest wybierany w wyborach bezpośrednich i dobrze. Chciałem wam też podziękować w imieniu zarządu, pana starosty, w imieniu własnym za współpracę w tych ostatnich 5 latach. Chciałem życzyć wszystkim dużo zdrowia. Reszta jest do ogarnięcia, jak zawsze mówimy. Tym, którzy dalej będą pracować, życzę, żeby pracowali na rzecz swoich obywateli, swoich mieszkańców, bo taka jest nasza rola. A tym, którzy już nie będą, patrzę tutaj na Stanisława, powiem tak, i tak się będziemy spotykać. Ten nasz Więcbork jest tak malutki, że gdzie się nie pojedzie, to zawsze się spotkamy. I na koniec powiem tak, no, fitnessy już oddaliśmy tu za Ogólniakiem i za Ekonomikiem. Nowy dwór, jak widzicie, inwestycja idzie pełną parą.
a w najbliższych dniach, może w tym tygodniu, może na początku tygodnia ogłaszamy przetarg, z którego ja się bardzo cieszę. Jest to zespół boisk za Ogólniakiem i za Ekonomikiem, łącznie z parkingiem i z drogą, która będzie prowadzić od ulicy Krótkiej. Inwestycja też oczywiście z Polskiego Ładu, kwota ponad 2 miliony złotych. Zobaczymy, czy znajdą się chętni do tej realizacji. Dla mnie jest o tyle istotne, że ja pamiętam ten asfalt, Mateusz, jeszcze ten na tym boisku, gdzie jest parking. Ten asfalt pamięta moje nogi, moje trampki i od tego czasu tam się nic nie zrobiło i czas najwyższy, żeby tu w Więcborku dla tych szkół była podobna, może i lepsza infrastruktura sportowa. Myślę, że wspólnie będzie to dla nas następny punkt w mieście, gdzie będzie można pójść, tak jak tu, obejrzeć i pokazywać znajomym i krewnym, którzy przyjeżdżają z różnych stron Polski i świata. Zobaczcie, jak u nas jest ładnie. I tego również wam serdecznie życzę. Do zobaczenia, obojętnie gdzie, może na targowisku, może w Bożyszkowie, może na następnej sesji. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, panie burmistrzu, panie przewodniczący. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę, pan burmistrz. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, pozwólcie, że rozpocznę od odczytania odpowiedzi na interpelację złożoną przez panią przewodniczącą Annę Łańską. Na poprzedniej sesji tego pisma nie miałem przy sobie, dlatego chciałbym dzisiaj uzupełnić odpowiedź na interpelację. Odpowiedź podpisana przez dyrektora zarządu drogowego, pana Edwina Ekierta. Odpowiadając na pani interpelację z dnia 28 lutego 2024 roku złożoną do burmistrza Więcborka w sprawie pomalowania mostu na rzece Orla oraz uporządkowania drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1134C relacji Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno wzdłuż ulicy Powstańców Wielkopolskich w Więcborku, która w dniu 13 marca 2024 roku przekazana została pismem do tutejszego zarządu drogowego, informuję uprzejmie, że cały zakres wnioskowanych czynności zostanie zrealizowany do końca czerwca bieżącego roku. Szanowni państwo, kolejna odpowiedź na interpelację złożoną przez pana radnego Andrzeja Wendę. Burmistrz Więcborka uprzejmie informuje, że wyraża aprobatę dla stanowiska przedstawionego w interpelacji przez pana radnego. W związku z powyższym na najbliższym posiedzeniu połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku wspólnie z radnymi zostanie przygotowany tekst uchwały w powyższej sprawie. Po jej zaakceptowaniu wyżej wymieniony projekt uchwały zostanie wprowadzony do porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Więcborku, co już się zadziało i dzisiaj uchwała zostanie przez Wysoką Radę podjęta. I kolejna interpelacja, pani radnej Nataszy Ksobiak. Burmistrz Więcborka informuje, że znak dotyczący ograniczenia prędkości usytuowany na wjeździe na ulicy Kościuszki w Więcborku zostanie przestawiony w miejsce niebudzące wątpliwości dla użytkowników drogi. Decyzja o ewentualnym doświetleniu ulicy na osiedlu Łopiennik w Więcborku oraz zagospodarowanie miejsca pod śmietniki zapadnie po wcześniejszej wizji w terenie z pani udziałem oraz właściwego pracownika Urzędu Miejskiego w Więcborku. Ja już z panią radną też rozmawialiśmy na ten temat. Jeżeli chodzi o doświetlenie, mamy tu już pewien pomysł i koncepcję przygotowaną, natomiast pozostałe rzeczy spotkamy się na osiedlu i doprecyzujemy. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi. Czy każdy otrzymał odpowiedź na swoją interpelację? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 8. Interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę, pani radna Dorota Wnuk. Pani przewodnicząca, panowie burmistrzowie, szanowni radni, blisko. W imieniu mieszkańców Karolewa oraz moim jako radnej gminy zwracam się z prośbą o wystąpienie do starosty Sępolińskiego i stosownych jednostek administracji publicznej odpowiedzialnych za szkolnictwo dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół średnich
o rozpatrzenie możliwości uruchomienia linii autobusowej łączącej Karolewo i Więcbork od września 2024 roku, umożliwiające bezpieczny dojazd do szkoły oraz powrót. Do mojej interpelacji dołączam petycję z podpisami, którą napisali mieszkańcy Karolewa. Mam jeszcze jedną interpelację. W imieniu użytkowników drogi Karolewo-Jastrzębiec-Rogalin oraz moim jako radnej gminy zwracam się z prośbą o wystąpienie do starosty sępoleńskiego oraz zarządu drogowego w Sępólnie Krajeńskim o załatanie dziur na wyżej wymienionej drodze oraz na pozostałych drogach powiatu. Proszę o przeprowadzenie tych prac w jak najszybszym terminie. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani radnej. Czy jeszcze ktoś zgłasza interpelację? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu 9. Informacja dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz punktów filialnych na temat realizacji zadań w 2023 roku i prezentacja planowanych przedsięwzięć na rok 2024. Bardzo proszę pani dyrektor Ludmiła Piekałkiewicz-Geruzę. Wysoka Rado, Pani Przewodnicząca, Panowie Burmistrzowie, no Pan Starosta wyszedł, ale do Pana Starosty też się zwracam, do mieszkańców. Chciałabym dzisiaj przedstawić Państwu sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku z roku 2023. Wyrzuciło mnie z prezentacji. Zacząć bym chciała moje sprawozdanie. Tam było kilka jeszcze przyleciało. Aha, jeszcze kilka. Oczywiście. Jedno nam ubyło. Jeden slajd. Chciałabym zacząć od budżetu biblioteki. Kwota naszego budżetu, jaką otrzymaliśmy od naszego organizatora, czyli od gminy, to kwota ponad 648 tysięcy złotych. Kwota 61 438 zł to kwota, którą udało się naszej instytucji wypracować i tę kwotę podzieliłam sobie na takie jeszcze podpunkty. Kwotę 30 ponad 3 tysięcy pozyskaliśmy z funduszy europejskich, 10 200 zł z Biblioteki Narodowej. Od sponsorów i w postaci darowizny oraz grantów pozyskaliśmy ponad 13 tysięcy i kwota prawie 4 tysięcy to środki wypracowane przez bibliotekę. W ramach tych środków udało nam się zakupić oczywiście to, co dla nas jest najważniejsze, a mianowicie książki. I w zeszłym roku przybyło ich w naszym księgozbiorze prawie 1300 o wartości 31 505 zł. I tak 698 woluminów na kwotę ponad 20 tysięcy zakupiliśmy w ramach dotacji od organizatora, 412 książek udało się zakupić za dotację z Biblioteki Narodowej. No i od naszych sympatyków w formie darowizny otrzymaliśmy 170 woluminów na kwotę ponad 800 zł. Jeżeli książki, to oczywiście czytelnicy i wypożyczenia, to kolejny bardzo ważny dla nas obszar, bo nie byłoby sensu ich kupować, gdyby nie osoby czytające. I cieszymy się, ponieważ od zeszłego roku, czyli od roku 2022, obserwujemy wzrost zarówno liczby czytelników, jak i ilości wypożyczanych woluminów. I w roku 2023 wygląda to następująco. Skorzystało z naszej biblioteki jako czytelnik 1258 czytelników. Zwiększyła się ta liczba versus zeszłego roku o 87. Odwiedzin mieliśmy 15 027, też obserwujemy wzrost o grubo ponad 3 tysiące.
Wypożyczyliśmy na zewnątrz 29 715 woluminów i tutaj również mamy wzrost aż o 4 tysiące. Udostępniliśmy na miejscu 1113 woluminów i też jest to więcej o prawie 500 woluminów niż w roku poprzednim. W naszych strukturach działa punkt informacji turystycznej i tutaj udzieliliśmy w ramach jego działalności 774 informacje. Posiadamy w naszej zasobie również czytelnię internetową, skorzystało z niej 119 osób. No i jakby funkcjonujemy również w sieci. W roku 2023 odsłoniło naszą stronę 121 604 osoby, a polubień na profilu facebookowym naszym mamy już 930. I wydarzenia kulturalne. W zeszłym roku zorganizowaliśmy ich 247. W tych wydarzeniach stawiamy przede wszystkim na promocję czytelnictwa, bo dzięki nim chcemy pozyskać kolejnego czytelnika, no bo dzięki temu jakby funkcjonujemy. I w tych wydarzeniach wzięło udział ponad 4 tysiące uczestników. Chciałabym jeszcze dodać taką informację, że wszystkie organizowane przez nas wydarzenia, bo też nie wszyscy o tym wiedzą i czasami mamy zapytanie od mieszkańców gminy, wszystkie nasze wydarzenia, zarówno w zeszłym roku i w tym roku też nie planujemy, są darmowe i zawsze były darmowe. I teraz wśród tych, króciutko chciałabym opowiedzieć, co składa się na te wydarzenia promujące czytelnictwo. No to przede wszystkim oczywiście promocja książek i spotkania z autorami. Na tych spotkaniach pragniemy zaciekawić uczestników ciekawą lekturą i zachęcić do jej przeczytania. Organizując też spotkania z autorami, pragniemy promować lokalnych literatów i stworzyć im możliwość bezpośredniego kontaktu twórcy z odbiorcą. Takich spotkań mieliśmy 4 dla 95 osób. Prężnie w naszych strukturach działa klub dyskusyjny książki. Mamy już dwa jego odłamy. Jeden działa w Więcborku i ten był pierwszy. Udało się w zeszłym roku stworzyć klub również w filii w Sypniewie. I tutaj co miesiąc czytaną lekturę omawiano aż 22 razy. 12 razy w Więcborku i 10 razy w Sypniewie. Udział wzięło w tych spotkaniach 180 ponad osób. Zaczytana ławeczka to miejski mebel, znany już Państwu. Postawiliśmy go w 2021 roku, ale cały czas za pomocą znajdującego się na ławeczce kodu QR udostępniamy audiobooki, które można sobie ściągnąć na telefon. I co miesiąc pojawia się jeden audiobook skierowany dla dorosłego odbiorcy i jeden dla młodszego, czyli dziecka. Tych audiobooków odsłoniliśmy 24 w zeszłym roku. No i nie prowadzimy statystyk, ile osób skorzystało z tego. Nie mamy po prostu takiej fizycznej możliwości. I teraz przechodzę do spotkań z książką z młodszymi mieszkańcami naszej gminy i spotkania Bibliosmyka. Są to spotkania, które cieszą się ogromną popularnością wśród mieszkańców naszej gminy. Obserwujemy właściwie nawet comiesięczny wzrost liczby uczestników tych spotkań. Zachęcamy tam rodziców na tych spotkaniach do głośnego czytania. Zawsze wspólnemu czytaniu, które odbywa się podczas zajęć, towarzyszą tym spotkaniom zajęcia plastyczne inspirowane książką. I co najważniejsze, te spotkania służą też temu, aby dzieci miały kontakt ze swoimi rówieśnikami, szczególnie te, które nie uczestniczą w zajęciach klubiku i przedszkola. I podczas tych zajęć nabywają umiejętności społecznych, które wykorzystują na kolejnych etapach swojej edukacji. I mamy sygnały od rodziców, którzy już przestali do nas uczęszczać z takiego powodu, że dziecko po prostu zaczęło uczęszczać do przedszkola bądź żłobka, że dzieci bardzo w porównaniu z tymi, które przebywały w domach, bardzo fajnie aklimatyzują się w przedszkolu i ten proces jest krótki i zawsze kończy się sukcesem.
I w tych spotkaniach Bibliosmyka uczestniczyło 90, tych spotkań Bibliosmyka mieliśmy aż 91, a uczestniczyło oczywiście dzieci i rodziców, bo zawsze przychodzą na spotkania dzieci z opiekunem, aż ponad 1300 osób. Kolejną naszą aktywnością skierowaną do młodego czytelnika jest Akademia Kreatywnego Smyka. Realizujemy ją w ramach współpracy z wszystkimi oddziałami przedszkolnymi z terenu naszej gminy i na zajęciach prezentowane są nowości książkowe skierowane dla dzieci w wieku przedszkolnym, czyli w tym wieku od 3 do 6 lat. Dzieci też uczestniczą po przeczytanej lekturze w zajęciach plastycznych inspirowanych książką. I tych spotkań w zeszłym roku zorganizowaliśmy 24 dla 463 osób. Lekcje biblioteczne i prelekcje, one skierowane są już do wszystkich dzieci w wieku szkolnym. Akurat na zdjęciach jest, tutaj są widoczne dzieci ze szkoły podstawowej, ale te prelekcje i lekcje odbywają się również dla starszej młodzieży, nawet licealnej. Są one pewną formą wsparcia, uzupełnienia wiedzy, którą dzieci nabywają w szkole. Oczywiście też działamy tutaj w ten sposób, aby zachęcić młodzież i dzieci do poszerzenia wiedzy, do sięgnięcia po woluminy, które mamy zgromadzone u nas na półkach w bibliotece. Takich lekcji i prelekcji w zeszłym roku było 40, skorzystało z nich 860 osób. Spektakl teatralny to również forma promocji czytelnictwa, bo zawsze staramy się o to, żeby gdzieś był związek tego spektaklu z literaturą i oczywiście ma to również na celu szerzyć czytelnictwo wśród naszych mieszkańców. W 2023 roku był taki spektakl jeden, skorzystało z nich około 500 osób, myślę, że było ich więcej, tak zaokrągliliśmy sobie tą liczbę, bo nie prowadziliśmy jakby takiego dokładnego liczenia. I zaprezentowaliśmy ten spektakl podczas Parady Postaci Bajkowych, którą organizujemy rokrocznie we współpracy z gminą Więcbork oraz przedszkolem gminnym Niezapominajka i z innymi oddziałami przedszkolnymi z terenu gminy. Spotkania bibliogralni to też stosunkowo nowy twór, chociaż już kilkuletni, który powstał u nas w bibliotece w oddziale dla dorosłych i dorosłe osoby tam uczęszczają. Jest to koło pasjonatów gier planszowych, które pomaga rozwijać kreatywność oraz umiejętności strategicznego myślenia. Jest to również sposób miły sposób spędzenia wolnego czasu dla uczestników klubu. Tych spotkań było 48 dla 187 osób. Kolejnym obszarem, w którym działamy, jest organizacja wystaw. Mamy taki cel, nam przyświeca tym wydarzeniom, żeby promować lokalnych twórców. I tych wystaw mieliśmy 6 dla 617 osób. W ramach naszej działalności pragniemy też wypełnić czas wolny dzieciom w momencie, kiedy mają ferie bądź wakacje, czyli czas wolny od nauki i organizujemy dwukrotnie półkolonie inspirowane jak zawsze książką, połączone z edukacją. Uczestnikami są dzieci w wieku od 6 do 12 lat i co bardzo ważne, te półkolonie zawsze są u nas nieodpłatne. W zeszłym roku mieliśmy, tak jak mówiłam, dwie odsłony tych półkolonii, jedne podczas ferii zimowych, drugie podczas wakacji letnich. Oby dwie grupy miały 5 dni zorganizowanych takich zajęć w bibliotece i średnio skorzystało z nich 14 osób dziennie. Biblioteka stara się też być dla wszystkich, również dla osób z niepełnosprawnościami. I współpracując ze stowarzyszeniem LARIK mamy możliwość udostępniania czytelnikom z dysfunkcją wzroku czytaków, za pomocą których mogą słuchać audiobooków. Takich czytaków na stanie mamy 3. Skorzystały z nich w zeszłym roku 3 osoby. Do ich dyspozycji mieliśmy 3500 ponad audiobooków. Dla niepełnosprawnych organizujemy również wszelkiego rodzaju spotkania, lekcje biblioteczne.
i takich spotkań mieliśmy 8 dla 167 osób. We współpracy tutaj te spotkania się odbywały ze Środowiskowym Domem Samopomocy, jak również z DPS-em w Suchorączku. No, biblioteka działa również w obszarze, jakby angażując się w ogólnopolskie akcje promujące czytelnictwo. I tutaj dołączyliśmy, jak co roku, do Narodowego Czytania, akcja propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty odczytywane są na spotkaniach. Wydarzenie, jak co roku, organizowane jest pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. I akcja zapoczątkowana została w 2012 roku. My dołączyliśmy jako Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna do tej akcji w 2016. W roku 2022 mieliśmy jedną taką akcję Narodowego Czytania, w której wzięło udział 48 osób. Kolejną ogólnopolską akcją jest Noc Bibliotek. Jest to wielkie święto bibliotek i czytania. Skierowaliśmy to nasze wydarzenie do najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Zorganizowaliśmy jedną taką noc dla 15 osób. I kolejna ogólnopolska akcja, w której uczestniczyliśmy, to Mała Książka, Wielki Człowiek. Jest to akcja, która zachęca rodziców do czytania głośnego swoim najmłodszym od wczesnego dzieciństwa. Dzieci otrzymują i rodzice od nas wyprawkę czytelniczą, otrzymają również kartę małego czytelnika, w której zbierają sobie punkty za każde odwiedzenie i wypożyczenie książek w bibliotece. I dzięki tej akcji pozyskaliśmy do naszej biblioteki ponad 50 nowych czytelników. I w zeszłym roku zapoczątkowaliśmy taką naszą już biblioteczną akcję Utalentowani i Nieznani Obok Nas. W ramach niej zorganizowaliśmy dwa wydarzenia, które mają na celu promowanie lokalnych twórców i literatów. Jedno z nich to była wystawa fotografii pana Henryka Bachusza. Drugie spotkanie mieliśmy z panią Katarzyną Olszewską, młodą poetką z Suchorączka. I ta akcja też spotkała się z miłym odzewem. Już w tym roku widzimy, że kolejne osoby się do nas zgłaszają i chcą zaprezentować swoją twórczość w naszych murach i zaprezentować ją mieszkańcom gminy, także na pewno będziemy ją kontynuowali, myślę, że przez kolejne lata. I bardzo ważna rzecz, remont w bibliotece. Praktycznie nie ma u nas roku bez remontu. W 2023 roku w bibliotece nastąpiły duże zmiany. Ułatwią one na pewno nam pracę jako bibliotekarzom, ale przede wszystkim będą też stanowiły udogodnienie dla mieszkańców i użytkowników korzystających z naszej instytucji. W ramach środków pochodzących z dotacji gminy i funduszy europejskich udało nam się wyremontować hol i czytelnię. I tak, wymieniliśmy posadzkę i ją dociepliliśmy, zostały odnowione ściany oraz sufity, zmodernizowano ogrzewanie w tych dwóch pomieszczeniach i została wymieniona stolarka, która też pozwoli nam zachować ciepło, które no, jest potrzebne do pracy, a bardzo dużo go traciliśmy przez ten długi hol, który bardzo nam wychładzał bibliotekę. Teraz wymieniliśmy drzwi wejściowe, które są w końcu szczelne, i drzwi dzielące korytarz od czytelni, więc jak grzejemy, to już grzejemy tylko czytelnię, nie musimy grzać wielkiego korytarza, który po prostu tworzy teraz taki wiatrołap, no i pomaga nam i zaoszczędzić, i jednocześnie pracować w cieple. Na ten remont wydaliśmy ponad 49 tysięcy złotych. No i plany na rok 2024. To oczywiście mądre gospodarowanie budżetem, pozyskiwanie środków, bo jak będziemy mieli te środki, to będziemy mogli zakupić nowe woluminy, uzupełniać nasz księgozbiór, będziemy mogli organizować wydarzenia promujące czytelnictwo i no jakby będą nam, te, mam nadzieję, te wskaźniki wzrastały, czyli chętniej do nas będą osoby zaglądały na wydarzenia kulturalne, jak i księgozbioru. Na pewno kontynuowana przez nas będzie ta akcja
utalentowani i nieznani obok nas oraz te bloki wydarzeń, które przedstawiłam tutaj dzisiaj. No i co jeszcze? No, czeka nas też inwentaryzacja duża naszego księgozbioru, czyli skontrum, także już po prostu na to się cieszymy. Mam nadzieję, że uda się ją przeprowadzić równie sprawnie jak w roku 2021, czyli bez szkody dla czytelnika, żeby po prostu jak najmniej dni biblioteka była zamknięta. I to tyle z mojej strony. Dziękuję Państwu serdecznie w imieniu swoim i pracowników za uwagę. Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor. Otwieram dyskusję. Czy są pytania? Bardzo proszę. Pan radny Jacek Kabat. Pani Dyrektor, muszę zapytać, bo Pani mówi, ile tutaj nowych woluminów zostało zakupionych, a czy w ciągu roku wypadają też? Wypada. Dużo? Wypadło nam dosyć sporo, dlatego że podczas skontrum w 2021 roku naprawdę tych książek zaczytanych i zniszczonych było bardzo dużo, więc cały czas jeszcze selekcjonujemy ten księgozbiór, mieliśmy je odłożone i około 3000, nie przytoczę teraz dokładnej liczby, zlikwidowaliśmy książek, ale były to książki naprawdę zniszczone, zaczytane i takie, które no, niczemu już by nie służyły. Bardzo proszę, Pani Radna Beata Lida. A ja może, Pani Dyrektor, nie chcę, że tak powiem, zadawać pytań. Ja tego chciałam Pani pogratulować wzrostu czytelniczego z uwagi na to, że w dobie komputeryzacji te nasze dzieciaki szybciej i częściej sięgają właśnie do multimediów. Natomiast tutaj widać ten wzrost, z czego ja też się bardzo cieszę, także gratuluję. Dziękuję bardzo. Pozwolę udzielić sobie głosu. Szanowni Państwo, ja myślę, że nasza biblioteka jest godna polecenia i myślę, że godna polecenia, żeby też brać z niej przykład. Myślę, że tak szeroka oferta, jaka jest i dla małych, i dla średnich, i dla dużych, także myślę, że jesteśmy gminą, która naprawdę ma bardzo silnie działającą bibliotekę publiczną. Mamy wspaniałe, w tej chwili odnowione budynek, powiedzmy tej starej biblioteki. Jest Centrum Aktywności Lokalnej, które też jest jakby we władaniu Biblioteki Publicznej. Myślę, że to są miejsca, w których naprawdę dużo się dzieje. Powiem o tym jednym koncercie, na którym byliśmy też. Był to świetny koncert. Jest to miejsce Centrum Aktywności Lokalnej do tego, aby przeprowadzać naprawdę fajne rzeczy i myślę, że Pani Dyrektor doskonale z tego korzysta, że ma tak dobrze rozwiniętą bazę do tego, żeby po prostu tylko i wyłącznie działać na rzecz naszych mieszkańców i myślę, że to się dzieje. Serdeczne podziękowania też dla pracowników proszę przekazać, bo naprawdę biblioteka w Więcborku działa bardzo prężnie. Bardzo dziękuję za te dobre słowa. A propos bazy i tego zaplecza, to naprawdę mamy je doskonałe, za co bardzo dziękujemy. Bardzo proszę, Pan Burmistrz. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Pani Dyrektor, ja chciałbym również, przyłączam się do słów uznania dla pracy Pani i pracowników Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. Ja może dopowiem i zaproszę dzisiaj na 18 też wernisaż wystawy fotografii Pani Małgorzaty Dropińskiej, także myślę, że Pani Dyrektor zapomniała, ale na szczęście jestem, czuwam, także w imieniu Pani Dyrektor zapraszam na tą wystawę. Myślę, że warto przybyć, rzeczywiście te wystawy organizowane przez Panią Dyrektor cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Myślę, że warto właśnie pokazywać tych mieszkańców, których niejednokrotnie mijamy. Inspirującymi osobami są i ile tych osób wśród nas jest. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Życzę również realizacji założonych planów na ten rok, ale i też na przyszły, bo w tym roku będziemy aplikować o środki, które w roku 2025 również mają standard i możliwości dalszego rozwoju dla naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panu Burmistrzowi. Czy jeszcze chciałby ktoś zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu 10. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji.
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku, Hanna Pługęcek, bardzo proszę. Szanowna Pani, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Pan 23 dla naszej gminy. Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek przygotowania tej oceny w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Te zasoby obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący. Ocena, o której mowa, obejmuje podstawowych zadań ku pracy, które polityki wynosiła 12 88%. W porównaniu do roku poprzedniego widzimy spadek aż o 130 osób. Populacja naszej gminy wygląda w ten sposób, że odsetek osób w wieku poprodukcyjnym, jak widzimy oznaczony żółtym kolorem, rośnie w stosunku do osób ogółem. Jeśli chodzi o przyrost naturalny, to jak Państwo widzą, kolorem ciemnym zaznaczona jest liczba urodzeń żywych, natomiast tym jaśniejszym zgony. Odnotujemy po raz kolejny ujemny przyrost naturalny wynoszący 54 osoby, to znaczy, że umarło więcej osób niż się urodziło. Porównywalny wskaźnik mieliśmy w 2020, kiedy to z uwagi na COVID nastąpił drastyczny wzrost zgonów, natomiast widzą Państwo na przestrzeni ostatnich lat cały czas przyrost jest na poziomie ujemnym. Jeśli chodzi o liczbę mieszkańców według grup wiekowych i płci, to w wieku produkcyjnym mamy przewagę mężczyzn w stosunku do kobiet. Natomiast co jest też interesujące, to liczba osób w wieku poprodukcyjnym, gdzie ewidentnie widać procentowy udział kobiet w stosunku do mężczyzn. Kobiety żyją dłużej, mniej więcej, gdy policzymy sobie te wartości, to w wieku poprodukcyjnym jest o 700 osób płci żeńskiej więcej niż mężczyzn. Wynika to prawdopodobnie z tego, że kobiety no, regularnie dbają o swoje zdrowie, panowie może troszkę mniej, dlatego zwracamy uwagę tutaj na konieczność dbania o swoje zdrowie. W infrastrukturze społecznej, która jest uwzględniona w ocenie zasobów pomocy społecznej, wskazuje się także na liczbę mieszkań komunalnych w zasobie gminy. W 2023 mamy 185 mieszkań, złożono 19 wniosków na mieszkania komunalne z zasobu gminy. Liczba oczekujących na mieszkania socjalne to jedna, liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego to też jedna. Natomiast liczba klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów to są trzy. Oświata. W zasobach gminy Więcbork funkcjonuje klub dziecięcy, który zapewnia opiekę edukacyjno-wychowawczą dla 30 dzieci w wieku od roku do lat 3. Wychowanie przedszkolne prowadzone jest wyłącznie przez samorząd i realizowane jest w przedszkolu gminnym Niezapominajka oraz w 6 szkołach podstawowych, zapewniając jednocześnie 475 miejsc dla dzieci. Jeśli chodzi o bezrobocie, to na koniec roku 2023 stopa bezrobocia dla powiatu wynosiła 11,2%. W porównaniu dla kraju 5,1%. Jeśli chodzi o osoby zarejestrowane z naszej gminy, wynoszą 517 osób, z czego zdecydowana większość to kobiety. Mężczyźni w tej ilości to 199 osób. Najwięcej osób pozostających bez pracy to niestety osoby w przedziale wiekowym od 25 do 34 lat. Liczba osób bezrobotnych z powiatu, jeśli chodzi o całokształt, to jest 1639 osób.
z czego ewidentnie większość stanowią kobiety, bo 990 osób, bezrobotni z prawem do zasiłku to 343 osoby, długotrwale bezrobotni to 898 osób, z czego znów 607 to kobiety. Wskaźnik bezrobocia wśród beneficjentów pomocy społecznej obliczany jest jako liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej właśnie z powodu bezrobocia do liczby osób w rodzinach korzystających w ogóle z pomocy to 45%. Odnotowaliśmy spadek o 5 punktów procentowych. Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w 2023 to 671 rodzin i 1443 osoby w rodzinie. Zauważyliśmy tutaj wzrost liczby rodzin w stosunku do roku poprzedniego. Wskaźnik pracy socjalnej, bardzo istotny w naszej pracy, odnosi się do osób, którym przyznajemy świadczenia, tak? I tak jak widzimy, liczba rodzin, którym przyznano świadczenia, to 325, natomiast praca socjalna świadczona była dla 671 osób, co oznacza, że jest cała masa osób wsparta tylko i wyłącznie pracą socjalną, bez udziału świadczeń finansowych czy też innych. Wskaźnik w procentach to jest 206,46%, także widzimy, że połowa osób to są te, które skorzystały z wsparcia w postaci finansowej bądź usługowej, natomiast pozostała część korzysta tylko i wyłącznie z pracy socjalnej, którą podkreślam jest bardzo istotnym elementem wsparcia naszych rodzin. Jeśli chodzi o aktywność projektowo-konkursową, to mówiliśmy o tym już w ramach sprawozdania z działalności na poprzedniej sesji. Ja tylko przypomnę, że 6 przedsięwzięć było współfinansowanych z Europejskich Funduszy Społecznych dla 980 osób, 4 programy sfinansowane ze środków krajowych dla 563 osób, 4 projekty partnerskie, które realizowane były przy współpracy z NGO-sami. Ogółem przygotowano ofertę dla 2168 osób. Ocena zasobów pomocy społecznej jest przygotowywana za pomocą centralnej aplikacji statystycznej, która służy nam przez cały rok do zbierania różnego rodzaju informacji i później w tej samej centralnej aplikacji statystycznej uruchamiane jest takie sprawozdanie, dzięki któremu możemy monitorować problemy występujące na naszym terenie, a także planować działania aktywizujące w celu rozszerzenia usług społecznych. Odbiorcy usług społecznych potrzebują większej liczby usług w środowisku. Cały czas podkreślana jest również wielka rola całodobowych instytucji i nikt nie chce ograniczenia ich działalności. Idea deinstytucjonalizacji, która pojawia się w ostatnim czasie w tematach pomocy społecznej, dotyczy rozwijania tych usług, zmiany modelu funkcjonowania instytucji pomocy społecznej. Jest to odpowiedź wszystkich państw Unii Europejskiej na wyzwania społeczne, zdrowotne i demograficzne i ten proces jest kierunkiem i wyzwaniem dla całej polityki społecznej w Polsce, tym samym dla naszego ośrodka. Dlaczego potrzebny jest rozwój usług społecznych? Widzimy nowe wyzwania i problemy społeczne. Pomoc społeczna nie jest już tą pomocą, która była kiedyś skupiona w głównej mierze na udzielaniu wsparcia finansowego. W tej chwili skupiamy się na problemy związane z wiekiem. Na poprzedniej sesji przedstawialiśmy Państwu, ile osób znajduje się w DPS-ach, ale też patrząc na strukturę wieku naszych mieszkańców, widzimy, że galopująco starzeje nam się społeczeństwo. Przyrost naturalny jest ujemny, powoduje też tutaj problemy z opieką nad osobami starszymi. Nie ma już gospodarstw wielopokoleniowych, gdzie wymienialiśmy się opieką, najpierw dziadkowie opiekowali się wnukami, potem rodzice dziadkami, zanika ta forma wsparcia rodziny, ale pojawiają się również nowe formy uzależnień, tak? Mamy uzależnienia behawioralne, pojawia się coraz więcej osób uzależnionych od narkotyków i po prostu musimy w tym kierunku zmierzać, by również w kwestiach bezradności opiekuńczo-wychowawczej, która bardzo często pojawia się w naszych rodzinach, móc wspierać te rodziny naszym działaniem. To także rosnące aspiracje Polaków, przemiany w obrębie właśnie rodziny, zanikające więzi społeczne,
nowe grupy dyskryminacji, emigrację z małych miejscowości, czy też niewydolność systemów i rosnące koszty. Pomoc społeczna, tak jak wspomniałam, to nie tylko wsparcie finansowe, to także konieczna pomoc instytucjonalna. Na terenie naszej gminy finansowane ze środków własnych działają świetlice środowiskowe Uśmiech, Klub Seniora, Klub Integracji Społecznej czy Punkt Interwencji Kryzysowej działający przy ośrodku. Natomiast finansowane ze środków budżetu państwa jest działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku oraz Klubu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Domek. Usługi społeczne, jakie mamy zaplanowane na 2024, to przede wszystkim usługi opiekuńcze. 58 osób korzysta w chwili obecnej z tej formy wsparcia, 25 osób specjalistycznej usługi opiekuńczej, 45 osób ze Środowiskowego Domu Samopomocy, 67 osób z Klubu Seniora, 20 osób w klubie Domek, 50 osób korzysta z opaski teleopieki na odległość, 60 osób z asystencji osobistej. Należy przypomnieć o 29 osobach, które na chwilę obecną znajdują się w domach pomocy społecznej, ale to również paczki żywnościowe, które w najbliższym czasie będą rozdysponowane dla naszych podopiecznych w ilości 750 około. Widzimy problemy, które pojawiają się i zmieniają też sposób naszego działania. Zmierzamy w kierunku rozwoju usług społecznych, uwzględniając przede wszystkim te potrzeby, które diagnozujemy na bieżąco. Żyjemy w czasie transformacji pomocy społecznej i musimy nadążać nad tymi zmianami, by zapewnić bezpieczeństwo i komfort naszych mieszkańców. W chwili obecnej oczekujemy cały czas na negocjacje z Urzędem Marszałkowskim w celu pozyskania środków na przekształcenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych, by móc jeszcze bardziej rozwinąć dostępne u nas usługi, dostosowując je do zdiagnozowanych potrzeb naszych mieszkańców. Będziemy starali się oczywiście dokładać wszelkich starań, by, tak jak wcześniej mówiłam, ilość i jakość naszych usług była jak na najwyższym poziomie. W tym miejscu bardzo dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie oceny zasobów pomocy społecznej, wszystkim instytucjom, które są jakby tutaj zawarte w tej ocenie zasobów pomocy społecznej, bo dotyczy ona wszystkich jednostek działających na terenie naszej gminy. Przedstawiłam tutaj w wersji bardzo skróconej, przesłaliśmy do Państwa całą ponad 80-stronicową ocenę zasobów pomocy społecznej, z którą można wnikliwie się zapoznać z każdym problemem występującym z osobna. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Czy są pytania? Bardzo proszę, Pan Radny Andrzej Wenda. Ja mam do Pani Dyrektor taką pytanie, bo z tego, co Pani przedstawiła, to w przedziale bezrobotnych największa grupa to ludzie młodzi. Czy występujecie jako instytucja do przykładowo Rejonowego Urzędu Pracy z wnioskami, aby ewentualnie pozyskiwać fundusze na to, żeby ci młodzi ludzie mogli lepiej wcześniej znaleźć jakąś pracę? Oczywiście ja rozumiem, że wielu młodych no po prostu nie ma posiadanych ewentualnie oszczędności albo innych dochodów, więc niekiedy zbawienne by była taka sytuacja, gdzie pojawiają się takie środki przykładowo na zdobywanie jakiejś kwalifikacji. Oczywiście są to dość duże wyzwania finansowe, dlaczego w takim przypadku można ewentualnie podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć tą pracę. Między innymi załóżmy są kursy kierowców, którzy są bardzo drogie, a jak wiadomo przykładowo urząd, czy zajmujecie się właśnie takimi sprawami jak pozyskiwaniem funduszy na ten cel? I druga sprawa jest, jak widzimy, społeczeństwo się starzeje i coraz ludzi więcej jest samotnych, czy po prostu system, który na razie oczywiście działa sprawnie, jest przygotowany na to, iż z czasem ten temat będzie oczywiście się pogłębiał i trzeba będzie więcej ludzi kierować właśnie do tych ludzi samotnych, potrzebujących pomocy. Dziękuję. Odpowiadając na Pana pierwsze pytanie odnośnie aktywizacji społecznej osób bezrobotnych,
to współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy, mamy prace społeczne użyteczne, do których zachęcamy też szczególnie osoby korzystające z pomocy społecznej, bo osoby, które mogą wykonywać prace społeczno użyteczne, warunkiem jest, że są osobami bezrobotnymi oraz korzystają z naszego wsparcia. I oczywiście z tych osób też korzystamy, proponujemy różne formy zatrudnienia na terenie naszej gminy na rzecz naszych mieszkańców. Natomiast powiem tak, jeżeli chodzi o osoby bezrobotne w tych czasach, to jest też decyzja indywidualna tych osób, bo osoby, które chcą szukać pracy, które chcą aktywnie spędzać zawodowo czas, przy wsparciu nas, czy też Powiatowego Urzędu Pracy, który ma szeroką ofertę dostosowaną do różnych potrzeb, oczywiście jest na to gotowa ta instytucja. Natomiast my nie możemy nikogo zmusić do podjęcia żadnej formy aktywności zawodowej bez jego woli i zgody. Oczywiście stosujemy zabiegi, stąd też tak szeroko rozbudowana praca socjalna z tymi rodzinami, by systematycznie namawiać, pracować z tą rodziną w ten sposób, by widziała sens w poszukiwaniu swojej pracy. Także tutaj odpowiem na to pytanie, że tak, współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy, by te formy różnego rodzaju osobom bezrobotnym proponować, ale tak jak podkreślam, to jest tylko i wyłącznie ich wola. Natomiast odpowiadając na drugie pytanie pana radnego, odpowiem tak. W tej chwili, tak jak powiedziałam, usługa opiekuńcza jest realizowana przez 15 opiekunek w terenie. W ubiegłym roku wykonaliśmy ponad 20 tysięcy godzin na rzecz osób starszych. Nie ma osób, którym odmawiamy wsparcia w postaci usług opiekuńczych. Mamy asystenta osobistego, który w tej chwili też bardzo dobrze wchodzi nam, uzupełnia nam usługę opiekuńczą, chociażby popołudniami, kiedy nie realizujemy pracy jako ośrodek pomocy społecznej i w weekendy, kiedy ta pomoc z racji tego, że pracujemy od poniedziałku do piątku, nie jest wykonywana. Dlatego mamy szereg możliwości dostosowania naszych usług do potrzeb. Jest też dostępna pomoc sąsiedzka, która też może być uruchomiona w sytuacji, kiedy będzie taka potrzeba, jesteśmy gotowi. Natomiast mamy też świadomość tego, patrząc na te dane, o których mówimy, że liczba osób oczekujących na wsparcie będzie z roku na rok rosła. Stąd też nasze działania zmierzające do przekształcenia w Centrum Usług Społecznych, by ta skala tych naszych usług była naprawdę dostosowana i zapewniała potrzebę każdego mieszkańca. Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. Bardzo serdecznie dziękujemy pani dyrektor. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 11. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Więcbork na 2024 rok. Bardzo proszę pani skarbnik Alina Kruk. Szanowni Państwo, projekt uchwały w zakresie zmian budżetu gminy Więcbork na bieżący rok, który został Państwu przedłożony, zakłada zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 101 094 zł. Co się w związku z tym zadziało po stronie dochodów? Otrzymaliśmy dwie decyzje wojewody kujawsko-pomorskiego zwiększającego plan dotacji. Pierwsza decyzja dotyczyła realizowanego również w bieżącym roku Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, kwota 16 tysięcy złotych, także tą kwotę mają Państwo po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 801.01 rozpisaną. Druga decyzja dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z zakresu. To kwota 3502 zł. Kolejne dwie zmiany w zakresie zarówno i dochodów i wydatków dotyczą Funduszu Przeciwdziałania COVID. Wpłynęły środki na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych. Kwota 300 900 zł i to mają Państwo rozpisane w rozdziale 401 oraz złożyliśmy zapotrzebowanie do wojewody kujawsko-pomorskiego na środki właśnie z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę dodatków węglowych, kwota 3060 i tą kwotę mają Państwo rozpisaną w rozdziale 850
3,95. Kolejne zmiany dotyczą zadania, które zamierzamy w tym roku realizować, a mianowicie chodzi o utworzenie klubu dziecięcego numer 2 w Więcborku. Tak jak doskonale Państwo pamiętają, to zadanie ma być współfinansowane zarówno środkami z KPO, jak i z budżetu państwa. Stosowna zawarta umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim określała, iż środki z KPO mają swoje przeznaczenie zarówno jako dochody bieżące i majątkowe, i tak też to zostało ujęte po stronie wydatków. Natomiast zgodnie z zawartym aneksem do tej umowy zmieniono klasyfikację tych środków z KPO, które określono wyłącznie jako środki majątkowe, jako dochody majątkowe. W związku z tym dokonujemy także stosownych przesunięć nie tylko po stronie dochodów, ale i wydatków, gdzie po stronie wydatków całość środków przenosimy na realizację wydatków inwestycyjnych właśnie w ramach planowanego utworzenia nowego klubu dziecięcego. Kolejne zmiany, jeżeli chodzi o dochody i wydatki, dotyczą otrzymania promesy od marszałka województwa kujawsko-pomorskiego informującego o przyznaniu środków na wykonanie systemu nawodnienia na boisku na stadionie w Więcborku. Kwota dofinansowania to 54 427 zł, natomiast wartość całego zadania inwestycyjnego, które zostało ujęte w rozdziale 926-95, to 108 855 zł. W punkcie 6 uzasadnienia mają Państwo wyszczególnione pozycje dochodów, których plan zwiększamy o wskazane kwoty. Tutaj w tym uzasadnieniu zabrakło jednej dość istotnej pozycji, a mianowicie kwoty 19 421 zł. To są środki, które otrzymaliśmy jako zwrot podatku VAT od zrealizowanej w latach poprzednich inwestycji w zakresie kanalizacji sanitarnej. Kolejne zmiany to już dotyczą wyłącznie wydatków. Pierwsza dotyczy budowy wodociągu na ulicy Krótkiej w Wituni. Tutaj zgodnie z informacją, jaką przekazywał pan burmistrz, jesteśmy w trakcie procedury wyłonienia wykonawcy tego zadania i tutaj praktycznie najniższa oferta jest o mniej więcej 7 tysięcy wyższa niż założenia kosztorysowe, czyli to, co mieliśmy pierwotnie w planie finansowym. W związku z tym, jeżeli uważają Państwo, że może by było to postępowanie rozstrzygnąć i wyłonić wykonawcę, tutaj należałoby ten plan o te 7 tysięcy zwiększyć. Kolejna zmiana dotyczy wniosku, jaki wpłynął z referatu rolnictwa i dróg Urzędu Miejskiego w Więcborku, a dotyczy wykonania inwentaryzacji, czyli planu urządzania lasów na terenie gminy Więcbork. Chodzi tutaj oczywiście o lasy, które są własnością gminy. Zadanie to zostało wycenione na kwotę 5500 zł. Kolejne zmiany dotyczą utrzymania naszych dróg gminnych. Jest propozycja zwiększenia planu o 15 tysięcy złotych z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z naszych kanalizacji deszczowych do jeziora Więcborskiego. Jest to opłata, którą jesteśmy zobligowani do uiszczenia na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Kolejna zmiana jest propozycja wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie schodów w ciągu ulicy Dworcowej. Proponowana zmiana w zakresie finansowym to 6 tysięcy złotych. Za tą kwotę miałaby być wykonana dokumentacja budowlana. W zakresie dróg gminnych jeszcze
Zmiana kolejna dotyczy korekty nazwy dotychczasowego zadania, które mamy w załączniku inwestycyjnym, które brzmiało budowa chodnika i drogi gminnej, chodzi o ulicę Witosa w Wituni. Tą nazwę proponujemy zastąpić zgodnie z wnioskiem z referatu dróg i rolnictwa. Chodzi tutaj o uszczegółowienie, że chodzi o przebudowę drogi gminnej ulica Wincentego Witosa w Wituni. Kolejne zmiany dotyczą działalności naszych placówek oświatowych. Tutaj wszystkie zmiany, które mają Państwo w dziale 801, dotyczą właśnie funkcjonowania tych placówek. I tutaj placówki w ramach posiadanych środków dokonują aktualizacji planów finansowych. Podobnie jak środowiskowy dom samopomocy, gdzie właśnie w rozdziale 850.2.03 także dokonuje aktualizacji planu, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie jednostki. I na te zadania, które wymagają zwiększenia planu finansowego, wydatków, chcielibyśmy rozwiązać częściowo rezerwę i tutaj proponowana kwota to 29 209 zł. Dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Skarbnik. Panią Przewodniczącą Połączonych Komisji Beatę Koptę proszę o przedstawienie opinii. Opinia jest pozytywna do przedstawionego projektu uchwały. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Czy są pytania do uchwały w sprawie zmian w budżecie? Nie. Nie widzimy. Proszę uruchomić swoje piloty do głosowania. Na te dwie strzałki proszę nacisnąć i się zalogują piloty. Tak, przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej. Czy już? Jeszcze 4 osoby nie zalogowano. Na te dwie strzałki, Heniu. Okej, tak? Już jesteśmy zalogowani? Przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian budżetu gminy Więcbork na rok 2024. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, bardzo proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Głosowało 12 radnych, za 12, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Przechodzimy do punktu 12. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Więcbork. Bardzo proszę Pani Skarbnik. Szanowni Państwo, ten projekt uchwały jest wypadkową tego, co działo się od ostatniej aktualizacji WPF-u, czyli od ostatniej sesji Rady Miejskiej. I zmiany tutaj, jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę finansową, dotyczą roku 2024, czyli uaktualniliśmy kwoty dochodów i wydatków, aby były zbieżne one z tym, co przed chwileczką Państwo uchwalili. Natomiast w załączniku przedsięwzięć jest propozycja wprowadzenia nowego zadania. Chodzi o opracowanie planu ogólnego gminy Więcbork. Jest to zadanie, które ma być realizowane w latach 2024-2026.
i tutaj zostały także określone w załączniku przedsięwzięć limity wydatków na poszczególne lata. Druga zmiana dotyczy już wspominanej przy omawianiu zmian w zakresie budżetu gminy Więcbork. Chodzi tutaj o zmianę nazwy przedsięwzięcia inwestycyjnego z budowy chodnika i drogi gminnej na odcinku Wincentego Witosa w Wituni na przebudowę drogi gminnej na odcinku Wincentego Witosa w Wituni. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Panią Przewodniczącą Połączonych Komisji Beatę Koptę proszę o przedstawienie opinii. Opinia jest również pozytywna do tego projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Więcbork. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały? Bardzo proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję bardzo. Głosowało 12 radnych, za 12, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Bardzo serdecznie dziękujemy pani skarbnik. Przechodzimy do punktu 13. Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej Więcborku z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie przebiegu drogi gminnej nr 020220C relacji Runowo-Krajeńskie Chłopigost na terenie gminy Więcbork. Bardzo proszę, pan kierownik Tomasz Fifielski. Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, zebrani goście. Przedkładam projekt uchwały Rady Miejskiej w Więcborku zmieniającą uchwałę nr 72/500/24 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 marca 2024 w zakresie przebiegu drogi gminnej nr 020220C relacji Runowo-Krajeńskie Chłopigost na terenie gminy Więcbork. Mijam podstawę prawną. Rada Miejska uchwala co następuje. W powyższej uchwale w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 020220C relacji Runowo-Krajeńskie Chłopigost na terenie gminy Więcbork paragraf pierwszy, punkt pierwszy otrzymuje brzmienie. W związku ze zmianą przebiegu drogi gminnej nr 020220C relacji Runowo-Krajeńskie Chłopigost poprzez dodanie działek nr 264/1 obręb Runowo-Krajeńskie, 116/3 obręb Witunia oraz 220/1 obręb Witunia zmianie ulega wiersz drugi tabeli załącznika nr 1 uchwały nr 13/77/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 września 2019 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Więcbork otrzymuje brzmienie. I jest tutaj załącznik tabelaryczny z numerami działek, o które wspominałem powyżej. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Więcborka. Szanowni radni, pani przewodnicząca, prośba o zatwierdzenie tej uchwały z uwagi na to, że w poprzedniej uchwale wkradł się błąd. Była działka 114/1, a powinna być działka 116/3 obręb Witunia. Załącznik geograficzny, przebieg drogi jest bez zmian, tylko po prostu był zły numer i tutaj proszę radnych o zatwierdzenie, przyjęcie uchwały z prawidłowym numerem działki, to jest 116/3 obręb Witunia w obrębie przebiegu tej drogi. Odcinek drogi, przypomnę, był drogą wewnętrzną. Uchwałą Rady ta droga stała się drogą publiczną. Chcemy uzyskać na remont tej drogi środki z nadleśnictwa Runowo, gdzie złożyliśmy wniosek i warunkiem od tego roku jest, aby środki wydatkowane przez nadleśnictwo Runowo były wyłącznie na drogi publiczne. Stąd projekt tej uchwały. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu kierownikowi. Panią przewodniczącą połączonych komisji bardzo proszę o przedstawienie opinii. Opinia połączonych komisji do tej uchwały jest pozytywna. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 kwietnia 2024 roku zmieniająca uchwałę nr 72/500/2004 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 marca 2024 roku w zakresie przebiegu drogi gminnej nr 020220C relacji Runowo-Krajeńskie Chłopigost na terenie gminy Więcbork. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały? Bardzo proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję bardzo. Głosowało 12 radnych, za 12, przeciw 0,
Wstrzymujących się 0. Przechodzimy do punktu 14. Przyjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia terminu i zakresu konserwacji na rzece Rów Kawelski w granicy Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Torfowisko Messy. Bardzo proszę, pan kierownik. Pani przewodnicząca, szanowni radni, zebrani goście, kilka zdań wstępu, zanim powiem o uchwale. Mianowicie 5 kwietnia do Rady Miejskiej w Więcborku wpłynął wniosek Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, nadzór wodny w Więcborku w zakresie uzgodnienia konserwacji rzeki Rów Kawelski, który między innymi przebiega przez Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Torfowisko Messy. Wczoraj jeden z radnych pytał dokładnie, gdzie to jest. Dzisiaj pozwolił sobie ten załącznik geograficzny przedłożyć. Torfowisko Messy to jest obszar około 350 hektarów. Znajduje się na terenie gminy Sępólno-Krajeńskie oraz Więcbork. To są grunty nadleśnictwa Runowo, lasy. To jest leśnictwo Dąbie w kierunku Kawli oraz Zboża. I właśnie przez ten obszar przebiega między innymi Rów Kawelski, który ma być wykonserwowany przez zarządcę tej rzeki, czyli Wody Polskie. Oni otrzymali uzgodnienie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z zakresu tych prac, gdzie ta instytucja również zażądała uzgodnienie z miejscową radą, która uchwaliła ten zespół przyrodniczo-krajobrazowy. Stąd projekt uchwały w zakresie uzgodnienia terminu i zakresu konserwacji na rzece Rów Kawelski w granicach Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Torfowisko Messy. Pomijam podstawę prawną. Rada Miejska uchwala, co następuje. Uzgadnia się przeprowadzenie prac konserwacyjnych na rzece Rów Kawelski w kilometrze od 0 do 12 km 673 metry w terminie od 3 czerwca do 14 sierpnia 2024 w granicach Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Torfowisko Messy, uznanego za Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Torfowisko Messy. Zakres, o jakim dotyczy to zadanie, to ręczne wykoszenie roślin z brzegów cieku wraz z wygrabieniem oraz ręczne wykoszenie roślin z dna cieku wraz z wygrabieniem. Prace wymienione w paragrafie 2 punkt 1 i 2 nie mogą powodować zniszczenia gatunków chronionych i ich siedlisk oraz nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Torfowisko Messy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Panią Przewodniczącą bardzo proszę o przedstawienie opinii. Dziękujemy za zobrazowanie tego tematu panu Tomkowi, a komisja połączona pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej z Więcborku z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie uzgodnienia terminu i zakresu konserwacji na rzece Rów Kawelski w granicy Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Torfowisko Messy. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, bardzo proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję bardzo. Głosowało 12 radnych. Za 12, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Dziękujemy panu kierownikowi. Dziękuję bardzo serdecznie. I przechodzimy do punktu 15, który został wprowadzony autopoprawką. Odczytam stanowisko dotyczące metodologii szacowania strat w uprawach rolnych w związku z występowaniem suszy, które chcemy przyjąć jako Rada Miejska w Więcborku. Stanowisko Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie metodologii szacowania strat w uprawach rolnych w związku z wystąpieniem suszy. W 2023 roku wiele obszarów na terenie Polski dotknęła susza. Zjawisko to miało wpływ również na znaczną część upraw rolnych położonych w granicach gminy Więcbork. Na wniosek burmistrza Więcborka wojewoda kujawsko-pomorski na podstawie obowiązujących przepisów prawa powołał komisję dotyczącą szacowania strat w uprawach rolnych w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, to jest suszy. W związku z zaistniałą sytuacją Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchomiło aplikację internetową umożliwiającą zgłaszanie strat w uprawach rolnych. Na podstawie zgłoszonych wniosków powstały kalkulacje zawierające procenty strat w danych uprawach.
Konstrukcja przepisów prawa określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakłada sumowanie wszystkich strat w uprawach w celu wyliczenia jej średniej wielkości. Wobec powyższego rolnik posiadający uprawy dotknięte ponad 30% utratą plonów wobec strat przy uprawach np. okopowych rzędu 15% przy sumowaniu i ujęciu częściowym wykazuje szkodę powyżej 30%, która dyskwalifikowała otrzymanie pomocy. Uprawnionym do otrzymania pomocy w formie dotacji byli właściciele gospodarstw rolnych, na których niekorzystne zjawiska atmosferyczne spowodowały utratę co najmniej 30% plonów produkcji roślinnej w całym gospodarstwie rolnym. Taki sposób ustalania strat w ocenie rolników jest krzywdzący. Metodologia przyjęta w oparciu o zapisy rozporządzenia sprawiła, że ponad połowa rolników gminy Więcbork nie otrzymała pomocy, pomimo iż teren ten został dotknięty suszą. Rzeczywiste ubytki w wielu uprawach wynosiły od 50% nawet do 80%. Kalkulacje strat upraw rolnych z terenu gminy Więcbork dokonanych przytoczoną powyżej metodą spowodowały, że większość średnich ubytków wynosiła pomiędzy 25 a 29% w danych uprawach. W związku z powyższym i w imieniu rolników z terenu gminy Więcbork zwracamy się z wnioskiem o zmianę wyżej wymienionych przepisów rozporządzenia uwzględniających taki sposób ustalania, aby obejmowały wypłatę pomocy finansowej powyżej 30% strat w danej uprawie oraz ogłoszenie kolejnego naboru dającego możliwość uzyskania pomocy. Podpisali radni Rady Miejskiej Więcborku. Czy są pytania do tej uchwały? W takim razie przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej Więcborku z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego metodologii szacowania strat w uprawach rolnych w związku z wystąpieniem suszy odczytanym przeze mnie przed chwilą. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały? Bardzo proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję bardzo. Głosowało 12 radnych. Za 12, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Dodam jeszcze, że ta uchwała jest inicjatywą naszego radnego Andrzeja Wendy. Przechodzimy do punktu 16, wolne wnioski i informacje. Tak, bardzo proszę, pan burmistrz. Przewodnicząca, Wysoka Rado, ja korzystając z okazji chciałbym bardzo serdecznie zaprosić wszystkich radnych, ale również mieszkańców gminy Więcbork na 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja na gminne obchody. Rozpoczynamy tradycyjnie przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku o godzinie 10.15, następnie przemarsz na plac Jana Pawła II, gdzie przy pomniku Orła Białego nastąpi część oficjalna tych uroczystości. O godzinie 11 msza święta w intencji ojczyzny. O godzinie 12 na placu Jana Pawła II w Więcborku odbędzie się piknik patriotyczny, występ dzieci ze szkół podstawowych w Więcborku, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 2. Wystąpi również harcerski klub artystyczny Gwardia, jak również odbędzie się koncert Piosenka jest dobra na wszystko w wykonaniu Teatru Muzycznego Hals z Gdyni. Będzie również poczęstunek, grochówka i słodka niespodzianka, animacje dla dzieci, także już dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie zapraszam wszystkich państwa radnych, jak również mieszkańców naszej gminy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy jeszcze ktoś ma jakieś wnioski albo informacje? Nie widzę. Szanowni państwo, 73. sesję uważam za zamkniętą, która kończy kadencję Rady Miejskiej w Więcborku 2018-2024. Bardzo serdecznie państwu wszystkim dziękuję. Do zobaczenia.